Madeleine nigdy nie lubiła swojego ojczyma Roberta, po prostu nigdy go nie akceptowała. Dziecko nigdy nie miało ojca, ale starała się ukrywać swoje uczucia do Roberta ze względu na matkę, Grace. Miała 10 lat, gdy matka po raz pierwszy przedstawiła ją swojemu nowemu partnerowi i od razu zrozumiała, jak ważny dla niej był ten mężczyzna. Robert zawsze był bardzo spokojny, ale samolubny. To było prawie tak, jakby nawet nie zauważył, że w domu jest mała dziewczynka. Nie wydawał się złym człowiekiem, ale też nie był stworzony do roli ojca. Wyglądało to raczej tak, jakby po prostu zaakceptował obecność córki swojej nowej żony jako fakt, ale nie chciał podjąć żadnego wysiłku, by nawiązać z nią więź. Madeleine wiedziała, że ona i jej matka miały szczęście. W końcu Lily, jej mała kuzynka i najlepsza przyjaciółka, miała ojczyma znacznie gorszego od Roberta. Tamten zawsze był przywiązany do butelki. Robert natomiast miał wiele planów na przyszłość z Grace, nawet dziecko. Pobrali się po zaledwie kilku miesiącach randkowania i nie wahali się ani chwili, by sprzedać swoje małe mieszkanie i kupić duży dom, w którym mogliby zamieszkać wszyscy troje, plus ich przyszłe, ewentualne dzieci. Kiedy Grace zaczęła mieć mdłości, wszyscy cieszyli się na myśl o nowym dziecku. Madeleine chciała mieć braciszka do zabawy, a Robert chciał mieć syna. Wydawało się, że wszystko układa się pomyślnie dla nowej rodziny, ale straszny gust robił sobie drogę do mózgu Grace i życie małej Madeleine miało się całkowicie zmienić. W wieku 12 lat dziewczynka została sierotą. Całkowicie zdruzgotana żalem, ani przez chwilę nie myślała o tym, co stanie się teraz z nią, gdy jej matka nie żyje, ale wtedy podsłuchała przerażającą rozmowę między Robertem a matką Lily. Zabrałabym ją ze sobą, Robercie. Wiesz, ile ona i Grace dla nas znaczą, mówiła kobieta. Ale Lily i ja ledwo dajemy sobie same radę. Czy wiesz, że przynajmniej raz w tygodniu musimy opuścić nasz dom z powodu mojego pijanego męża? Oboje głośno westchnęli i nagle Madeleine usłyszała najstraszniejsze słowa na świecie. Pracownicy socjalni chcieli zabrać ją do sierocińca, a jedynym powodem, dla którego wciąż znajdowała się w dużym, przestronnym mieszkaniu, było to, że ojczym ubłagał pracowników socjalnych, by pozwolili Madeleine zostać w domu przez kilka dni. Niedługo potem Robert poszedł do dziecka i próbował rozpocząć tę bardzo trudną rozmowę. Madeleine, musimy porozmawiać. Zaczął, ale potem zamilkł, próbując wymyślić, co powiedzieć. Nie ma potrzeby tłumaczyć, Robercie, powiedziała szybko dziewczynka ściszonym głosem. Już wiem, że muszę iść do domu dziecka. Oczy Roberta rozszerzyły się. Nie, nie o tym chciałam z tobą porozmawiać. Chcę ubiegać się o adopcję ciebie, ale tylko wtedy, gdy ty tego chcesz. Wiem, że nie jestem dobrym ojcem, ale nie mogę pozwolić, byś była samotna. Musimy spróbować. Myślę, że Grace chciałaby, abyśmy spróbowali. Madeleine była zdezorientowana. Nigdy nie widziała, żeby Robert płakał, nawet na pogrzebie matki. Potem podeszła, przytuliła go i pocieszyła jak dziecko, a następnie wyszeptała: oczywiście, że tak. Nie było to łatwe, ale w końcu Robertowi udało się uzyskać dokumenty o opiekę nad dzieckiem. Z czasem dwójka poznała się i zamieszkała razem, a Madeleine poznała nową stronę Roberta. Choć pozostał cichym i samotnym człowiekiem, był dla niej dobry i robił wszystko, by ją rozweselić i zawsze wywołać uśmiech. Lily często odwiedzała Madeleine, a ból stopniowo zaczął słabnąć. Życie wracało do normy. Robert wypełniał swoje obowiązki jako ojciec, a Madeleine starała się nie przeszkadzać mu, nie rozczarować go i nie zdenerwować. Kiedy Madeleine skończyła 14 lat, ona i Robert odbyli kolejną ważną rozmowę. Od kilku miesięcy spotykał się z koleżanką z pracy, Bethany, a teraz okazało się, że jest w ciąży. Robert chciał powiększyć rodzinę i zamieszkać razem, ale najpierw chciał zapytać Madeleine, co o tym sądzi. Oczywiście Madeleine przyjęła ten pomysł z entuzjazmem, ale kiedy Bethany zamieszkała z nimi, zaczęła zauważać, że coś jest nie tak. Madeleine robiła wszystko, by Bethany czuła się mile widziana, ale z drugiej strony zachowywała się tak, jakby była królową domu.
Dziewczyna myślała, że winna jest ciąża i odpuściła, ale w rzeczywistości to tylko pogorszyło sprawę. Zdając sobie sprawę, że Madeline nic nie powie Robertowi, Bethany zaczęła otwarcie obrażać biedną dziewczynę i dopiero gdy urodziło się dziecko, Eric, Robert zaczął mieć wątpliwości. Bethany zaczęła sugerować Robertowi, że córka jego pierwszej żony bardzo im przeszkadza, dlatego zaproponowała jej usunięcie. W tej chwili to rząd powinien się nią zająć, a nie my, powiedziała. Jest dla nas zupełnie obca. Robert próbował odpowiedzieć, ale kłótnia z Bethany była po prostu niemożliwa, więc musiał w końcu zabrać głos. Wystarczy, nie chcę słuchać tych bzdur, powiedział, przerywając tym samym rozmowę. Tego samego popołudnia wraz z Madeline udał się na cmentarz, by odwiedzić grób Grace. Uporządkowali wszystko, zmienili wodę do kwiatów i przynieśli nowe, a potem przez chwilę siedzieli w milczeniu. To było tak, jakby ponownie się połączyli. Nie martw się, Madeline, będzie dobrze, powiedział wtedy Robert. Wkrótce Eric zacznie chodzić do przedszkola, Bethany wróci do pracy, a on nie będzie miał czasu na bzdury i głupie dramaty. Rzeczywiście, zachowanie Bethany zmieniło się, ale nie na lepsze. Nagle i niewytłumaczalnie Madeline znalazła się bez dostępu do pieniędzy i musiała prosić Bethany o wszystko. Madeline nigdy nie skarżyła się Robertowi. Tak bardzo cieszyła się, że ojczym znów się uśmiecha i nie chciała być przyczyną ich kłótni. Ale pewnego dnia wszystkiego się dowiedział. Robert odkrył, że Madeline nigdy nie jadła w szkole, bo nie miała pieniędzy na lunch. To dyrektorka zadzwoniła do Roberta i powiedziała mu, że poważnie martwi się o Madeline, która nie tylko nie miała pieniędzy na lunch, ale też zdawała się chudnąć w zastraszającym tempie. Kiedy Robert uświadomił sobie, że zupełnie zapomniał o pieniądzach dla dziewczyny, zamiast tego zdał się na swoją partnerkę, zbeształ się, a potem zbeształ Madeline za milczenie. Przepraszam, córko, szepnął. Dlaczego nic mi nie powiedziałaś? Masz konto bankowe, pamiętasz? Ty też masz pieniądze, a ja będę tam je przelewał. W zasadzie to załatwię ci kartę kredytową. Robert mówił, ale Madeline prawie nie słyszała. Nazwał ją moja córka i od tamtej pory nie słyszała nic. Może Robert naprawdę słyszał ją jako swoją córkę. Przecież w tym momencie naprawdę wydawało się, że się o nią martwi. Kolejne lata przeleciały. Bethany raz po raz próbowała skrzywdzić i wykluczyć Madeline, ale Robert zawsze ją bronił i chronił. Dziewczyna cierpiała widząc, że to ona jest przyczyną bujek w domu, ale na szczęście Lily zawsze była przy niej, gotowa ją pocieszyć. Obie marzyły o wspólnym zamieszkaniu po ukończeniu studiów. Lily miała też dość mieszkania z pijanym ojczymem, ale niestety to marzenie szybko rozpłynęło się w powietrzu. Zaraz po ukończeniu studiów Lily wyszła za mąż za pierwszego napotkanego mężczyznę, a Madeline postanowiła zamieszkać w akademiku. Robert nie był zadowolony z tej decyzji. Zaproponował, że wynajmie jej własne mieszkanie, wywołując tym samym kolejny konflikt z Bethany. Nagle jednak wszystkie problemy Madeline i Roberta zdawały się rozpłynąć w powietrzu, gdy ten odziedziczył ładne mieszkanie w sąsiednim miasteczku, dokładnie tam, gdzie dziewczyna chciała iść na studia biznesowe. Madeline obawiała się, że nigdy nie będzie mogła zrealizować swojego marzenia, ale wtedy Robert zarejestrował mieszkanie na jej własne nazwisko i powierzył jej całkowite zarządzanie swoim kontem bankowym, na którym przez lata zgromadziła wystarczającą ilość pieniędzy, aby opłacić czesne za wszystkie 4 lata. Sam towarzyszył jej w podróży do sąsiedniego miasta, zarówno w celu zarejestrowania się na uniwersytecie, jak i uregulowania spraw ze swoim nowym, małym domkiem. Dwójka biegała razem i załatwiała wszystko, a ludzie gratulowali Madeline, mówiąc jej, że ma szczęście mieć tak wspaniałego ojca. Dziewczyna uśmiechnęła się. To była prawda. Robert był wspaniałym ojcem. Zawsze był dla niej i zawsze będzie. Odprowadzał ją do ołtarza w dniu ślubu i bawił się z jej wnukami. W końcu przestał być dla niej ojczymem i stał się jak prawdziwy ojciec.
to wszystko na dziś. Jeśli spodobała Ci się ta historia, kliknij filmik na ekranie, aby zobaczyć więcej podobnych historii.